Witam serdecznie w kolejnym maceranku. Dzisiaj sięgamy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 9. Przeczytamy wersety od 14 do 17. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus: czyż mogą goście weseli się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego, który wybrałem na dzisiejszy poranek. Ci, którzy byli uczniami Jana, w dużej mierze ludzie związani ze Starym Przymierzem, ale traktujący to Stare Przymierze poważnie. Nie tak jak większość Izraelitów. Przyszli do Jezusa i pytają Go: jak to jest? My praktykujemy post, my wystrzegamy się różnego rodzaju potraw, przyjemności. Wiemy, że Jan Chrzciciel był dosyć oszczędny, jeśli chodzi o swój ubiór i swój posiłek. No i jego uczniowie go oczywiście w tym naśladowali. A twoi uczniowie, mistrzu, no tak się nie zachowują. Oni nie poszczą. Tutaj kilka rzeczy warto w tym miejscu powiedzieć. Po pierwsze, nikomu nie mamy prawa narzucać formy postu, którą my uważamy osobiście za jedyną, prawdziwą, świętą, no i pewnie byśmy dodali biblijną. Post ogólnie oznacza, że od czegoś się powstrzymujemy z jakiegoś powodu. I Biblia mówi, że powstrzymujemy się od czegoś ze względu na Boga. Jest też ogromnym błędem tłumaczenie, że pościmy w czyjeś intencji. To znaczy, że jak ja będę pościł, to ktoś tam się nawróci albo komuś głowa odrośnie. Nie, nic takiego się nie stanie, a Biblia tego w ogóle nie potwierdza. Mogę się modlić o tą osobę i tyle. Ale jakikolwiek uczynek, czy też jakakolwiek uczynkowość, na którą miałby Bóg zwrócić uwagę i ze względu na te uczynki miałby komuś błogosławić, no to jest czyste pogaństwo. To jest kompletne niezrozumienie tego, czym jest życie w Królestwie Bożym. I trzecia uwaga, na jakiej podstawie oni twierdzili, że uczniowie Jezusa nie poszczą? Oni tak twierdzili tylko dlatego, że uczniowie Jezusa nie pościli tak, jak oni by chcieli, żeby pościli. Ale czy uczniowie Jezusa w ogóle nie pościli? Wątpię, dlatego że Pan Jezus Chrystus sam przecież na początku swojej służby spędził 40 dni na poście i doskonale wiedział, że idea postu jest bardzo bliska i bardzo potrzebna tym wszystkim, którzy chcą żyć blisko z Bogiem. Na pewno więc uczył tego swoich uczniów. Ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, post, który my uznajemy za jedyny i właściwy, wcale nie musi w ogóle być postem, a na pewno nie musi być przez innych powtarzany jako jedyny, a do tego pewnie powiedzieliby niektórzy biblijny przykład postu. Powstrzymując się od wielu rzeczy, które ten świat proponuje, a które same w sobie złe nie są, już pościmy. Już pościmy, a czynimy to ze względu na Chrystusa. Bo jeżeli czynimy to tylko dlatego, że mamy jakiś tydzień postu, ktoś nam wyznaczył, ktoś nas zmusił, ktoś oczekuje tego, ktoś nas z tego rozlicza,
to lepiej takiego postu w ogóle nie praktykować, bo to jest po prostu śmieszna religia. Jeśli ja ze względu na Chrystusa decyduję się na to, że nie będę pewnych rzeczy robił, to to jest post. To jest post. Nie będę pewnych rzeczy jadł ze względu na Chrystusa. To jest post. A może w ogóle nie będę jadł przez jakiś czas. To jest post. Ale to jest moja sprawa i sprawa mojej relacji z Bogiem. Nikt nie ma prawa oczekiwać, że ja będę wykonywał czyjekolwiek polecenia, czy czyjekolwiek założenia i plany, tylko po to, żeby później ogłosić publicznie, że taki a taki kościół wtedy, a wtedy pościł. O, jak to pięknie brzmi. To fantastyczne wydarzenie, ale ono wtedy nic nie zmienia w życiu ludzi. I nie warto w ogóle się wtedy tym zajmować. Jezus odpowiada jeszcze tym uczniom Jana w niezwykły sposób. Czy goście weseli mają się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Wtedy, kiedy mamy bliskość oblubieńca, wtedy, kiedy on jest niemal na wyciągnięcie ręki, wtedy, kiedy przeżywamy niezwykłą relację, to wtedy mamy pościć? A po co? Jaki jest sens i cel postu w takiej sytuacji? Wtedy, kiedy uczniowie byli wysyłani na różnego rodzaju misje, to już w tym, co było im przekazane, aby tego strzegli i aby się tym kierowali, było dużo elementów, które wskazywało na post. No nie bierzcie tego, nie bierzcie tamtego. Oddajemy to ze względu na Pana, ze względu na słowo, które powiedział. Ale jeśli jest z nami Pan, to dlaczego mam pościć? Post musi nastąpić wtedy, kiedy mam świadomość, że albo wyczerpała się ta formuła mojej społeczności z Bogiem i szukam większej bliskości Boga. No albo, bo też tak się zdarza, popełniłem jakiś grzech, jakieś duchowe faux pas, no i trzeba po prostu coś z tym zrobić. I oczywiście post nie jest zapłatą za mój grzech, ale post ma mi pomóc zrozumieć, gdzie popełniłem błąd, gdzie dałem się skusić, gdzie dałem się oszukać. Bo wtedy, kiedy poszczę, wtedy skupiam się całkowicie na Bogu i Jego Słowie. Taki jest sens poszczenia. Post wtedy, kiedy jesteśmy blisko Chrystusa? W jakim celu? Pan powiedział, że wtedy, kiedy oblubieniec zostanie zabrany, no to przyjdzie czas postu. Przyjdzie czas postu. I uczniowie mówią o tym dzieł apostolski. Rzeczywiście, no nawet końcówki Ewangelii już wskazują na to. Rzeczywiście przeżywali prawdziwy duchowy post. Ale bardzo ciekawe są dwa kolejne wersety. Jak ktoś tak czyta szybko ten tekst, to przychodzi taka myśl, że te dwa kolejne wersety nie mają nic wspólnego z tymi dwoma pierwszymi. A jednak, nikt nie wstawia w starą szatę łaty sukna nowego. Bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. Jeżeli ktoś zna się na krawiectwie, zajmuje się taką profesją, czy kiedyś się zajmował, to wie, że stary materiał jest generalnie słaby. I jeżeli jest jakaś dziura, jakieś pęknięcie, naszywa się łatę, która no, zabezpiecza oczywiście całość, to wcześniej czy później, a raczej wcześniej, dzieje się ciekawa rzecz. Mianowicie ta łata ma się całkiem dobrze, ale wokół tej łaty zaczyna się drzeć materiał. Bo on już jest słaby. Mocna łata, zdrowa łata, jeszcze szybciej niszczy materiał, na który została naszyta. Pamiętajmy, że Jezus mówi to do uczniów Jana, zwolenników i tych, którzy praktykowali stare przymierze. Jezus mówi do nich tak. Nie można, żyjąc w starym przymierzu, przyjmować elementów nowego przymierza. Dlatego, że to jedno do drugiego w ogóle nie pasuje. To nowe przymierze bardzo szybko okaże się być rzeczywiście mocne,
ale na styku ze Starym Przymierzem będą się pojawiały coraz głębsze pęknięcia i będzie się pojawiało coraz większe rozdarcie. Nie da się żyć w dwóch przymierzach, które tak naprawdę zostały w taki sposób skonstruowane, aby to nowe przymierze, zachowując elementy, te duchowe elementy starszego przymierza, jednak całkowicie to stare przymierze pozostawiało za sobą. Nie da się tego zrobić. I drugi przykład jest jeszcze lepszy, bo Jezus mówi, posługując się takim prostym przykładem z życia, oni to przecież znali, kiedy zbierano nowe wino, kiedy ono dojrzewało, to zasada była taka, że wlewa się je do nowych bukłaków. Bukłak, czyli no, taki worek ze skóry, powiedzmy, zwierzęcej skóry oczywiście. I on był na tyle elastyczny, że młode wino, które dosłownie rusza się, które rozpycha się, można powiedzieć, które jest bardzo agresywne w stosunku do ścian, które je ograniczają, to młode wino nie jest w stanie zniszczyć tego bukłaka, bo ten bukłak ma w sobie, w swojej konstrukcji, ma w sobie te elementy, które pozwalają mu w jakiś sposób przyjmować to gotujące się, szalejące młode wino i nie dzieje się krzywda ani winu, ani bukłakowi. Ale kiedy zdarzyłoby się, chociaż generalnie Izraelici tego nie robili, kiedy zdarzyłoby się, że do starego bukłaka wlewano nowe wino, to wiadomo było, jaki będzie koniec tego. Bukłak musiał pęknąć. I wtedy nie było ani bukłaka, ani wina. Co Jezus miał na myśli? Prostą rzecz. Nowe przymierze nie może być włożone niejako w stare przymierze. Dlatego, że ono rozsadzi to stare przymierze. Rozerwie je. A przy okazji może się tak zdarzyć, że nie będzie już ani starego, ani nowego przymierza. Po prostu człowiek, który będzie próbował to czynić, pogubi się w tym wszystkim. No, dlatego ci wszyscy, którzy próbują Ewangelię Jezusa wepchnąć niejako w stare przymierze, no, popełniają straszny błąd. No i jedyne, co mają, to mają wielką chęć do tego, żeby ze złością i czasami wręcz z nienawiścią i pogardą traktować tych, którzy odrzucili stare przymierze, nie z nienawiści, nie z niechęci, ale dlatego, że sam Duch Święty przeprowadził ich ze starego do nowego przymierza. Nie wolno tych dwóch przymierzy mieszać, bo gdyby z tych dwóch przymierzy miało być jedno, to nie byłoby dwóch przymierzy, tylko byłoby jedno przymierze i obowiązywałoby od momentu, kiedy zostało zawarte, aż do dnia skończenia świata. Ale wiemy, że tak nie jest. To są dwa różne przymierza. Mówiąc to uczniom Jana, Jezus wyraźnie im powiedział: posłuchajcie, wy źle myślicie. Próbujecie ludziom, którzy słuchają moich słów, próbujecie moim uczniom sprzedać niejako zasady, które funkcjonują, czy funkcjonowały do tej pory w Starym Przymierzu. To jest droga donikąd. To nie jest właściwe rozumienie przesłania, jakie Bóg zawarł w swoim słowie, a wy, uczniowie Jana, powinniście to rozumieć lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego, że byli uczniami, oni byli uczniami człowieka, który zapowiedział nowe przymierze, zapowiedział Mesjasza, człowieka, który był świadomy tego, co dzieje się w duchowym życiu Izraela, świadomym tego, że stare przemija, a nowe przychodzi. On, który był przedstawicielem starego przymierza, wyraźnie mówi: ja muszę się umniejszać, a on musi wzrastać. To jest takie symboliczne pokazanie, że stare przymierze musi powoli odchodzić po to, żeby przyszło to nowe przymierze, zresztą zapowiedziane w ramach tego starego przymierza. Reasumując,
Jak najkrócej. Nie da się z chrześcijaństwa zrobić religii. Jeżeli ktoś chce, aby chrześcijaństwo ubrać w religię, to popełnia, no, głupota to jest najdelikatniejsze określenie, jakie można użyć. Chrześcijaństwo to wolność w Jezusie Chrystusie. Oczywiście, że jest to wolność z odpowiedzialnością. I nikt, kto jest prawdziwie wolny, nigdy nie zakwestionuje odpowiedzialności z powodu tej wolności. Ale próba przypisania do chrześcijaństwa różnego rodzaju nakazów, zakazów, różnego rodzaju uczynkowości, która, no, teoretycznie przynajmniej miałaby tym ludziom, chrześcijanom, zapewnić powodzenie u Boga i powodzenie w życiu duchowym, no, jest kompletnym zaprzeczeniem tego, czego uczy nas Ewangelia, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy wiernie trwają przy Chrystusie. Nie dajmy się w żaden sposób zmanipulować tym, którzy są zwolennikami Starego Przymierza. Nie da się tych dwóch rzeczy pogodzić w żaden sposób. Niech nas Bóg błogosławi.